Dobry wieczór. Kojarzycie pewnie to sformułowanie. Nie wiadomo co robić, śmiać się czy płakać. No więc odpowiedź padła w tym tygodniu w internecie. Robić jedno i drugie i wyrażać to za pomocą jedynej słusznej, roześmianej do łez, buzi. Buzię widzę! Ja nie widzę. W poniedziałek z okazji Światowego Dnia Emoji. Światowy Dzień Emoji, jak to brzmi w ogóle? Jak Światowy Dzień Paznokcia. Sprawdziłem, nie ma Światowego Dnia Paznokcia. Ale jest Dzień Stylisty Paznokcia, Paznokci. I wypada 12 czerwca. Także nie powinno was dziwić, że dzisiaj jest dzień włóczyki, a jutro dzień pszczółki Mai. No to wróćmy do Światowego Dnia Emoji. Z okazji tego dnia Mark Zuckerberg zaprezentował najbardziej popularne emoji na fejsie. I okazało się, że ludzie najczęściej śmieją się do łez. Albo mają w oczach serduszka, albo wysyłają buziaka. Co ma absolutnie nic wspólnego z nami Polakami. Uważam, że nasz naród i nasze emocje są w ogóle niereprezentowane przez emoji na fejsie. Więc jeżeli się dziwicie, dlaczego na tej mapie nie ma Polski, to już się nie zastanawiajcie, wyjaśniłem, nie ma za co. Przechodzimy do porządku dziennego, znaczy wieczornego. Pewnie jest coś, co nie daje wam spać po nocach. Coś, z czym nikt nic nie robi. I ile my możemy z tymi brudnymi poręczami od schodów ruchomych żyć? No ile można? Dlatego LG Innotek i Clearwin stworzyły urządzenie do sterylizacji poręczy schodów ruchomych. Podobno usuwa do 99% zanieczyszczeń i bakterii. To brzmi trochę jak reklama pasty do zębów, prawda? No ale nie dość, że usuwa, to jeszcze spełnia normy Korei Południowej, co nie wydaje się być super wyczynem, i normy Unii Europejskiej, co moim zdaniem jest większym wyczynem, ale mogę się mylić. Tak czy owak, nawet jeżeli te normy Korei Południowej są bardziej restrykcyjne niż normy Unii Europejskiej, to to urządzenie spełnia jedne i drugie i może się pojawić w Polsce i w Korei i w Polsce. To znaczy, może to nie znaczy, że się pojawi, ale przeczytałem ostatnio, że krakowska firma, która produkuje ławki wyposażone w Wi-Fi, USB do ładowania telefonu oraz panele słoneczne, pozyskała inwestora i teraz, jeżeli mieszkacie w Zielonej Górze, albo Tarnobrzegu, albo o kilku innych miastach, które nie zostały wymienione w tym artykule, to takie nowoczesne ławki się tam pojawią. Jeszcze w tym roku pojawią się też w centrach handlowych i biurowcach. Co prawda warszawskich, nie radomskich, ale na wszystko przyjdzie pewnie czas. No i wkrótce na lotnisku w krakowskich Balicach pojawi się taka inteligentna ławka, która będzie miała ekran i będzie mówić do podróżnych ludzkim, znaczy nie wiem czy ludzkim, no ale będzie mówić głosem. No, w sumie jakim innym ma mówić? Psim? No ludzkim będzie mówić. Czyli pojawi się ławka z ekranem, która będzie mówić do odlatujących i przylatujących. Ciekawe co będzie mówić. Nie odlatuj. Gdzie będziesz mieć takie ławki inteligentne jak tu? Zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. My mission in life is to save all of mankind. Pamiętacie konsolę Atari 2600? No pewnie marne szanse, bo zaczęła być sprzedawana w 1977 roku, a przestała być sprzedawana w 1989. Ale z drugiej strony sprzedała się ta konsola na całym świecie w 25 milionach sztuk. I miała takie drewniane elementy. Tak samo jak kiedyś telewizory miały drewniane elementy. Chociaż mówiąc o drewnianych elementach w telewizorach, czuję się trochę jakbym był w skansenie. No, tak czy owak. Żeby przejść szybko do sedna, powstanie nowa konsola Atari i ona też będzie miała drewniane elementy. A przynajmniej jeden element, z przodu. Ale można będzie wybrać taką wersję konsoli bez drewna, tylko z plastikiem czerwonym. No i to oczywiście wszystko, co na temat tej konsoli wiemy na ten moment. Standardowo powiem, że kiedy wy to oglądacie, być może wiecie już więcej. Ja na ten moment wiem tyle, że konsola będzie miała 4 porty USB, jeden port HDMI, slot na kartę SD i będą dwie wersje stylistyczne, jedna drewniana, druga plastikowa, znaczy z elementami. No i mają chodzić na tej konsoli zarówno klasyki, jak i nowości. Tyle, że żadne nie są wymienione, co oznacza, że albo będzie to super technologicznie zaawansowana konsola, albo delikatnie mówiąc złom. No więc tego niestety nie wiem. Wiem za to, że wygląd iPhone'a 8 został potwierdzony. Potwierdzony, no bo wiadomo, że ta nie wyszedł Tim Cook i powiedział, dobra, będzie tak i tak, co będę czekał do premiery. Ale to jest producent case'ów, to wypuścił tego newsa i w porozumieniu z dziennikarzem i w ogóle pozwolił temu dziennikarzowi powiedzieć, tak, to my wypuściliśmy. Jak producent case'ów mówi, nie ma sprawy, dziennikarzu powiedz, że to my wypuściliśmy te ploty, te przecieki. No ale dobra, nie będę się zagłębiał. Wszystko wskazuje na to, że muszę przejść do sedna, bo jeszcze kilka informacji na temat smartfonu się dzisiaj pojawi. A zatem. Ekran w nowym iPhone'ie będzie prawie bezramkowy. Choć nie widać tego na tej grafice, pozostanie Lightning, nie będzie portu USB typu C. Aparat z obiektywami ustawionymi pionowo będzie trochę odstawał, ale to nie przykuwa uwagi. Zresztą to wszystko wiecie. Teraz wszyscy zastanawiają się nad czymś innym. Nad jednym bocznym przyciskiem, bo jest duży, tak duży, że mógłby pełnić rolę czytnika linii papilarnych. Czy to oznacza, że iPhone wzorem smartfonów Sony będzie miał czytnik linii papilarnych w tym bocznym przycisku? No,
Pewnie tak, znaczy może tak, bo z tym czytnikiem linii papilarnych w ekranie to się chyba jednak, to znaczy nie udało się. Czy to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że kiedy iPhone to wprowadzi, no to wszyscy stwierdzą, że Sony to jednak dobrze to wymyśliło jakiś czas temu, nie? Co? No moim zdaniem nie dobrze wymyśliło, ale może iPhone wymyśli to lepiej w końcu. Apple nie od dziś ma dużą wprawę, no, w wymyślaniu lepiej czegoś, kto wymyślił wcześniej ktoś inny. A skoro o lepiej mowa. W zeszłym tygodniu wspomniałem, że Nokia kombinuje coś z Karlem Zeissem. Już wiadomo, co kombinuje. Flagowiec jest w planach. Nokia 8. Czy ekran będzie bezramkowy? No raczej wręcz przeciwnie. Ale za to obiektywy dwa będą jeden pod drugim od Zeissa i procesor najnowszy. I trudno powiedzieć, co jeszcze. Za to łatwo powiedzieć, że nowa Nokia powinna pojawić się pod koniec września. I wiem, że Nokia bardzo tego potrzebuje, bo jej średnio i niskopółkowe smartfony no to raczej nie cieszą recenzentów. Przynajmniej te niskopółkowe. Może ja dostanę ten średniopółkowy do testów i sam wam opowiem. Bardzo na to czekacie. Wiem, ostatnio ktoś pod filmem napisał, Jezu, wreszcie nie smartfon. Ale nikt nie ogląda się, okazuje, tej recenzji Boosted Board. No to co, z jednej strony chcecie, z drugiej... Ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem internetu. Ale za to rozumiem Meizu, bo wprowadzi coś nowego, innowacje. Przynajmniej tak wynika z przecieków. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie. Mały ekran pod tylnym aparatem, czyli będzie można robić selfie tym lepszym aparatem, aparatem głównym. Proszę bardzo, Chińczycy innowatorami w technologii, świat staje na głowie. Ale mówiąc zupełnie serio, jeżeli świerzbi was kasa, nie wiem czy tak można powiedzieć, w każdym razie jeżeli macie za dużo kasy od dziadków, bo dostaliście na wakacje i chcecie koniecznie kupić smartfon, to poczekajcie, wiecie jakie premiery będą koniec wakacji, wrzesień, naprawdę w październiku. To już będzie po premierach, a po premierach, jak wiadomo, nadchodzą kolejni premierzy, a tak naprawdę to nadchodzą obniżki. I warto sobie na te obniżki poczekać i z nich skorzystać, tak jak ja skorzystałem z możliwości backupowania swojego komputera dzięki Google Drive. Generalnie rzecz działa dość prosto. Google synchronizuje w chmurze dane z Twojego komputera mniej więcej na tej samej zasadzie, jak tworzy kopie zapasowe Twojego smartfona na Androidzie, co jako backup może być całkiem przydatne. I dla niektórych użytkowników Maców na przykład może być ciekawą alternatywą dla iClouda, to znaczy ciekawą alternatywą dla iClouda wydaje się nawet kolonoskopia, ale wracając do Google Drive, no to... Spróbowałem i mimo wszystko się nie przekonałem do końca. To znaczy... Google ma coś takiego, że ich aplikacje są totalnie nieintuicyjne. Znaczy może nie totalnie, ale są trochę nieintuicyjne, musicie to przyznać. Z kolei aplikacje Apple są zbyt intuicyjne. To znaczy jak sobie przegrywałem na przykład coś z jednej karty SD na drugą kartę SD, to włożyłem tą kartę, przegrałem sobie na dysk, no i w tym momencie komputer zaczyna synchronizować z iCloudem 60 giga obrazów. Halo, nie synchronizuj mi teraz tego. No dlaczego? Przecież zawsze lubiłeś synchronizować wszystko, co masz na komputerze, ale tego nie chcę, bo zaraz to usunę z tego komputera. Trudno, synchronizuję, ja wiem lepiej. No ale to zaraz mi się skończy miejsce i wyślesz mi fakturę na duże pieniądze, żebym zapłacił, bo mi się skończyło miejsce na iCloudzie. No to tak jest z iCloudem. Natomiast Google Drive jest mniej więcej tak. Co robisz? Synchronizuję twoje pliki. A mogę zobaczyć? Nie teraz. Synchronizuję twoje pliki. Pół godziny później. Co robisz? Synchronizuję twoje pliki. Mogę zobaczyć? Nie przeszkadzaj, synchronizuję twoje pliki. A kiedy skończysz? Jak skończę, to będzie synchronizowane. No to właśnie tak jest z Google Drive mniej więcej. I to normalne, że zjada dużo zasobów twojego komputera. Tak, generalnie. A potem jeszcze na Twitterze mi napisali ludzie, że Google to ma taką politykę prywatności, że w ogóle nie masz prywatności, co mi osobiście nie przeszkadza, bo jestem ekshibicjonistą, no ale umówmy się. Niektórym może przeszkadzać i te regulaminy trzeba czytać, bo... W Wielkiej Brytanii 22 tysiące osób zgodziły się czyścić toalety, bo nie przeczytały warunków korzystania z Wi-Fi. Taki numer zabawny wykręcił dostawca internetu, firma Purple, zarządzająca hotspotami Wi-Fi. W regulaminie napisano m.in. Może być wymagane od użytkownika, by przy zachowaniu poufności wykonał 1000 godzin prac społecznych. W ich skład mogą wchodzić sprzątanie parku ze zwierzęcych odchodów, tulenie bezdomnych kotów i psów, ręczne przepychanie kanalizacji, sprzątanie toalet na festiwalach i imprezach, malowanie skorup ślimaków, by ożywić ich egzystencję, zdrapywanie gumy do rzucia schodników. Generalnie bzdury i Purple nie ma zamiaru do wykonywania tych prac społecznych nikogo zmuszać. Chciał zwrócić uwagę na to, że ludzie podpisują rzeczy, godzą się na regulaminy, w ogóle ich nie czytając. No i powinniśmy wiedzieć, że należy to czytać. No ja wiem, że należy to czytać, ale podejrzewam, że dołączyłbym do grupy malującej skorupy ślimakom, jeżeli grupa sprzątających kible byłaby już skompletowana i miałbym trochę szczęścia. Także no może trzeba to jakoś inaczej, no bo i tak się godzimy, i tak się godzimy. Może trzeba się godzić na wszystko, a potem wynajmować prawnika.
Chociaż to nie jest dobry pomysł, bo prawnik nie zawsze pomoże. A jeszcze gorsze jest to, że prawnik jest drogi. No chyba, że prawnik robot. A właściwie chatbot, który działa już w 50 Stanach, korzysta ze sztucznej inteligencji, jest darmowy i dzięki jego pomocy udało się anulować 375 tysięcy mandatów. No i to mnie przekonuje. No fajnie, fajnie, ale gdzie Pornhub? No, na VHS-ach i DVD. Serio, żeby dotrzeć do fanów uciech miłosnych, którzy mają więcej niż 65 lat. Okazuje się bowiem, że ludzie mający 65 lat i więcej, mimo że my nieco młodsi nie dopuszczamy tej myśli, uprawiają seks. I to niejednokrotnie dużo częściej niż 30-latkowie. I robią to bez gumy, bo myślą, że po 50 to już luz. Niestety choroby przenoszone drogą płciową są zupełnie innego zdania. I jak pokazują badania, chlamydia, syfilis czy AIDS są wśród starszych osób dużo bardziej powszechne niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I tu pojawia się misja Pornhuba, żeby starszym przypomnieć, do czego służą środki antykoncepcyjne i że nie chodzi tylko o ciążę. A ponieważ 65-latkowie rzadziej zaglądają na YouTube'a, na Pornhuba pewnie zresztą też, to powstały kasety VHS i płyty DVD, które będą rozsyłane po amerykańskich domach spokojnej starości. Żeby starość rzeczywiście upłynęła spokojnie, a nie pod znakiem walki z chlamydią. Spektakl, pamiętacie? Jaki był szał, że nie można było ich kupić w Polsce po kilka tysięcy na Allegro, ktoś próbował to sprzedawać. Kupiliście? Znacie kogoś, kto kupił? No pewnie, że nie, bo teraz spektakl trafił już na Amazon, co oznacza, że naprawdę nikt ich nie chce. I do tego są do kupienia w normalnej, regularnej cenie. Za to Huawei P10 pojawił się w zupełnie nienormalnej odsłonie w polskim internecie. W odsłonie ciasteczkowej. W sensie ta pani upiekła ciasteczka w kształcie P10 i podaje przepis, jak wy sobie możecie takie ciasteczka upiec. I przy okazji pokazuje, że P10 od 0 do 100% ładuje się w godzinę. Dowiedziałem się też z tego filmu, że istnieje coś takiego jak jadalne pisaki, chociaż z tego co pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, większość pisaków była jadalna. Oczywiście materiał jest sponsorowany przez Huawei'a. I zanim zaczniecie marudzić, ale gówno, co to jest za reklama, materiał sponsorowany, powiem jasno, bardzo dobrze Huawei. Bardzo dobrze wydajecie pieniądze. Powinniście wydawać zawsze pieniądze na ciasteczka i oczywiście na Roberta Lewandowskiego, a nie pakować je w pseudo recenzje sponsorowane specjalistów, czy tam jakieś inne materiały sponsorowane. Więc następnym razem, kiedy Marczak czy Pająk przyjdą do was i daj pany, to mówcie nie, wszystko wydane na ciasteczka. Sorry. Dwa kruche ciasteczka. Jak to? Firmy płacą za recenzję, no to jest niemożliwe. Oczywiście, że nie za recenzję, płacą za coś innego, na przykład za relację z eventu i wtedy jak myślicie, czy recenzja jest pozytywna, czy negatywna? No. Także w ogóle, drogie firmy, przestańcie płacić recenzentom. Mi nie macie płacić. Innym ludziom, którzy recenzują, też nie macie płacić. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, a już właściwie do niej doprowadziliśmy, że w naszej branży mamy samych ziętarskich technologicznych po prostu. Każdy występuje w reklamie, tylko na swoim kanale albo na swoim portalu. No przecież to jest absurd. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Już kończę powoli. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że iPhone 9, nie 8, będzie najlepszym smartfonem Samsunga prawdopodobnie. No, takie analizy dokonali moi koledzy z zagranicy i trudno im nie przyznać racji. Samsung już w 8 iPhone'ie będzie prawdopodobnie odpowiedzialny za ekran, a przy kolejnym, nazwijmy go 9, będzie też odpowiedzialny za procesor. Czyli co? Pamięć, procesor, ekran. Nieźle, co? Właściwie niewiele już zostanie tam z iPhone'a, tylko system, który w końcu i tak Samsung skopiuje do siebie i trochę tam udoskonali i będą mieli lepszy system. Ale jak Samsung? No tak, a kto Snapdragona od Qualcomma produkuje? Qualcomm? Nie, też Samsung. Więc 835, prawdopodobnie, znaczy nie wiem czy prawdopodobnie, jeżeli macie najnowszego flagowca i to nie jest flagowiec Samsunga, a macie tam dwa obiektywy, to jest duża szansa, że macie procesor produkowany przez Samsunga. Także te wszystkie smartfony to się nie za bardzo od siebie różnią. Tak jak ludzie się nie za bardzo od siebie różnią. Pamiętajmy o tym. Ja sobie tak, cześć mucho. Ludzie od much się bardzo różnią. Dlatego właśnie zaprosiłem Piża do Warszawy, który przyjedzie na swojej hulajnodze Xiaomi, o którą pytacie, kiedy to jest hulajnogi Xiaomi. No szczerze mówiąc, nie chciał mi się jej ściągać, ale Piżu jakoś tam zachachmęcił od Chińczyków. To jest taki typ, co ma swoje tabelki, zniżki, jakieś dziwne rzeczy, ale bardzo porządny chłopak, naprawdę. Mógłby być Ryszard. Także przyjedzie z tej łodzi. To chwilę zajmie, ale wtedy nagramy
jakieś kolabo na temat hulajnogi Xiaomi. I bardzo chciałem podziękować a propos miłości, braterstwa i wzajemnego szacunku wszystkim, którzy przyszli na Allegro Tech Days. Ja wiem, przeczytałem komentarze, że Allegro teraz podnosi jakieś tam prowizje. Słuchajcie, no ja nie pracuję w Allegro. Nie wiem, dlaczego Allegro podnosi prowizje i nie ma to nic wspólnego z Allegro Tech Days. W sensie oczywiście, że była to komercyjna współpraca, no ale aż tyle na mnie zapłacili. Także nie muszą teraz nadrabiać. Dziękuję za wszystkie filmy. Wszystkie filmy ludzi, którzy tam przyjechali i zrobili takie... jak to się mówi, after movie, umieszczam na dole pod tym filmem. Co najmniej są 3 takie filmy, a jeżeli znacie jeszcze kogoś, kto przyjechał i coś zmontował fajnego, to też tam dorzućcie w komentarzu, żeby wiedział, że ja bardzo dziękuję i propsuję i widzimy się za tydzień. No. Dzień minus, a pragnę jeszcze, Krzyś, stój tam, motyle nie chcę.